Kościół to nie tylko, choć przede wszystkim miejsce modlitwy, lecz również takie, w którym człowiek powinien być zaopiekowany duchowo pod każdym względem, zauważa ksiądz proboszcz. Jeśli jest miejsce na koncert, który duchowo podnosi ludzi, to jak najbardziej jestem na to otwarty. Czyli kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Tak powiedział święty Augustyn i to zawsze w kościele jest bardzo ważne. Zresztą śpiew w kościele jest bardzo istotny i bardzo ważny, dlatego chociażby na liturgii bardzo ważnym instrumentem są organy i organista. Jest równie ważny, nie mniej prawie, że niż ksiądz. Dyrygent Kamil Szafran, który praktycznie co roku zaskakuje nowymi opracowaniami mało znanych kolęd i pastorałek, tym razem postąpił inaczej. Przygotowaliśmy kolędy polskie w opracowaniach klasycznych, wybitnych polskich kompozytorów i aranżerów, takich jak Jan Maklakiewicz czy Stanisław Wiechowicz, ale oczywiście nie zabrakło akcentu wschodniego, ponieważ mamy wielu chórzystów z Ukrainy, dlatego wykonaliśmy także tradycyjne kolędy ukraińskie. Przed publicznością wypełniającą nowy kościół do ostatniego miejsca zaprezentował się chór działający pod kierunkiem Kamila Szafrana w Pałacu Młodzieży oraz jego chór kameralny. Jest to taki ważny koncert dla nas, ponieważ podsumowujący naszą 14-letnią już taką tradycję, na krótki jakiś okres chór zawiesi swoją działalność, dlatego tymże koncertem chcieliśmy podsumować i pożegnać się właśnie czymś, co jest najpiękniejsze w śpiewie chóralnym, czyli kolędy. Owacja widzów była żywiołowa. Ksiądz proboszcz również nie krył zachwytu.